No właśnie, tego trochę zrozumieć nie mogę. Sejm, biuro przepustek, od razu bankomat obok, czy to, nie wiem, to ma jakieś znaczenie? Czy to przypadek? Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moto Doradca. No właśnie dzisiaj temat dotyczący polityki. Nie no, żartuję, ja nie lubię polityki, nie będziemy o tym do końca rozmawiali, ale chcę szerzej Wam powiedzieć na temat moich wizyt w Sejmie czy w Senacie, no bo sami wiecie, że wielokrotnie walczyłem o nasze prawa, jeżdżąc na różnego rodzaju komisje. Raz się udawało, raz się nie udawało, no ja jestem tylko sam, Waldkiem, z Waszą pomocą, ale spokojnie, jeszcze nie jedno pewnie przed nami. Dzisiaj chcę szerzej powiedzieć, jak wyglądały właśnie te moje wizyty jako takiego eksperta niezależnego, bo wiele osób pyta, ale Ty dostajesz w ogóle za to pieniądze? Nie wiem, czy Ty się układasz z tymi politykami, jak wyglądają Twoje wystąpienia, jak oni Cię w ogóle tam traktują, czy Cię lubią, czy Cię nie lubią. Dzisiaj powiem szerzej, taka pełna szczerość względem tego tematu, ale będzie dosyć brutalna. Zacznijmy od tego właśnie bankomatu. Mi się zawsze śmiać chce, że podjeżdża się na Wiejską, tam jest w ogóle mega wielki problem z zaparkowaniem w ciągu dnia, no ale jak już się uda po tej godzinie znaleźć miejsce parkingowe, no idę do biura przepustek, bo już jestem wcześniej zgłoszony, więc muszę dać dowód, ale dochodząc do biura przepustek widzę taki bankomat, od razu dotykający budynku sejmowego. Tak się zastanawiam, po co on tam jest, ale nie wiem, może posłowie po prostu jak wychodzą, to na taksówkę pieniądze wybierają. Dobra, zostawmy to z boku. No i później wchodzę do biura przepustek, daję dowód, oni drukują mi taką plakietkę z konkretną datą, wizytą, w którym miejscu, jaka komisja sejmowa, no i se idę między tymi budynkami. Teraz już się w miarę tam odnajduję, ale początki były ciężkie. No jak to jest z tą polityką, panie Florkowski? Ja wiele razy Wam powtarzam, że jestem osobą apolityczną, bo tak de facto typową polityką się brzydzę. Ja uważam, że polityka zabija relacje międzyludzkie i to jest trochę jak dwa kluby piłkarskie, a raczej kibice tych klubów piłkarskich. Niby się nie lubią, niby nie wiadomo za co, ale po prostu dla zasady się czasem nie lubią, więc w Sejmie chyba wygląda to podobnie i dzisiaj obnażę pewne aspekty z tym związane. Ja im częściej jeżdżę na komisje sejmowe, senackie, tym dalej jestem od polityki. Jako ekspert niezależny nie mam z tym większego problemu, z tego względu, że jakby nie imam się tych układów i układzików. A po drugie, no musicie też mieć swojego rodzaju świadomość, że jeżeli teraz bym, nie wiem, z dnia na dzień się z jakąś partią skumał, nagrywam odcinek na YouTubie, no siema, wiecie co w ogóle, no teraz to super temat, bo taka partia tu się do mnie zgłosiła i powiedzieli, że pomogą mi w wielu tematach motoryzacyjnych. Jak wy byście mnie postrzegali? Przecież to byłby mój koniec, tak de facto, bo byłbym po prostu sprzedawczykiem politycznym wtedy, więc no nie, nie ma w ogóle takiej opcji. Ja dzisiaj będę sobie trochę pomagał kartką, którą mam tutaj na laptopie położoną, żeby poruszyć wszystkie tematy z tym związane. Dam też jako ciekawostkę, to było jedno z pierwszych moich posiedzeń, ale nie pierwsze, gdzie przyjechałem na komisję wtedy sejmową, komisję infrastruktury i pamiętam tak, przed wejściem do tej sali stoi jeden z posłów z jedną posłanką, rozmawiam, no co tam u Ciebie, no super, o fajnie, byłam na wakacjach, no tak, pięknie jesteś opalona, wchodzą na posiedzenie, drą się na siebie jedno na drugie, później wychodzą, no to co, podwieźcie do domu może na jakąś kawkę, ja tak patrzę, mówię, no jakaś schizofrenia, no dosłownie, co się tam dzieje, no niestety tak to wygląda, że może czasem jesteśmy trochę naiwni, jak widzimy polityków żorących się w telewizji, a później odwożących się wspólnie razem do domu. Na przestrzeni tych 3 lat, ja sobie zrobiłem takie małe podsumowanie, zgłosiło się do mnie około 25 posłów. Z czym się oni do mnie zgłaszali? No jedni zgłaszali się z tym, żeby na przykład pogratulować tematu, który zaproponowałem, albo jakiejś tam furtki inicjatywy. To szczególnie dotyczyło kwestii związanych z opłatą produktową. Tutaj wspólnie z Maćkiem Szymajdą ze Stowarzyszenia właśnie Komisów Samochodowych walczyliśmy o prawa w przypadku samochodów używanych, żeby nie były obłożone dodatkowymi opłatami. I kilku posłów się tym tematem mocno zainteresowało i powiedzieli, że nawet nie wiedzieli, że taki temat w tym momencie gdzieś tam będzie przechodził i to faktycznie zagrało. Kilku posłów zgłaszało się, zapraszając na głębsze spotkania na zasadzie, żeby współpracować. Kilku posłów, i to szczególnie z wyższego szczebla, 2 czy 3, proponowało też właśnie przynależność do którejś tam ze swoich partii. Kilku oferowało nagranie wspólnego filmu na YouTube, chyba do mnie na kanał, a ja taki gamoń, egoista, mówię nie. No właśnie, ile mi za to wszystko płacą? Bo też wiele osób też o to pyta. No jak jeździsz, no to przecież tam się pieniądze leją na lewo i prawo.
Nigdy w Sejmie ani w Senacie poza wodą mineralną, która jest dostępna zarówno w wersji gazowanej, jak i niegazowanej, nie dostałem nic. Wszystkie swoje wyjazdy, jak i czas mojej pracy, jak i paliwo, cała logistyka, bo wielokrotnie też nocuję w hotelach z tego względu, że no jak jakieś posiedzenie raz trwało bardzo długo, no to już mi się nie opłacało wracać do domu. Kurczę, no przez te 3 lata to powiem Wam, nie wiem, z dobre 7 tysięcy wydałem spokojnie na to wszystko, ale nie żałuję, ja też to zrobiłem dla siebie, a też w pewien sposób obiecując Wam coś na YouTubie, zrobiłem też to dla Was, więc dla mnie jest to gdzieś swojego rodzaju naturalne. Czy liczą się ze mną? Początki były trudne, z tego względu, że no jak byłem 3 lata temu pierwszy raz na komisji, to ja tam miałem może, nie wiem, ze 30 tysięcy subskrypcji. Ja nie chcę tego tak przeliczać Was jako na osoby, ale chodziło mi o to, że ileś osób w jaki sposób mogło mnie znać. Wtedy zostałem też zaproszony na to pierwsze posiedzenie, bo gdzieś tam wilka z lasu wywołałem. Wtedy sam nie wiedziałem, jak się zachowywać na tym posiedzeniu, bo no nie znałem do końca tego schematu, jak to wszystko gdzieś tam działa, ale później już z posiedzenia na posiedzenie to się zmieniało, no i też zaczęto się coraz bardziej ze mną liczyć. Na różnych komisjach są no, inni przedstawiciele, tak? Więc to nie, że ja ciągle z tymi samymi osobami się gdzieś widzę, bo każda komisja to są inne osoby, ale gdzieś tam na pewno no, nie będę ściemniał, że wraz gdzieś ze wzrostem popularności na pewno na tych komisjach było mi o wiele łatwiej i o wiele mocniej liczono się z moim zdaniem, szczególnie chociażby odnośnie walki o akcyzę. Jak pamiętacie, sprzed 2 lat, no wtedy sam przewodniczący komisji podszedł do mnie z prośbą o zabranie głosu. No wtedy też dolałem oliwy do ognia, ale o tym za sekundkę powiem dalej. Jak na mnie reagują? Stara Gwardia to mnie gdzieś tam olewa, z tego względu, że Stara Gwardia to nawet nie wie do końca, co to jest YouTube. Gdzieś tam dopiero tego się uczą. Mówię, taka ta stara, najstarsza gwardia. Średniacy i młodzi no mają takie podejście, że zawsze gdzieś tam, jak się gdzieś znamy, czy nawet nie znamy, podejdą, przywitają się, zapytają się o kwestie gdzieś tam też motoryzacyjne, czy nawet były przypadki pytań, jakie auto warto kupić, więc widać, że gdzieś ten dystans był w pewien sposób skracany i to na pewno też gdzieś pomaga. Też wiele razy pytacie mnie o to, no dobra Waldek, ale tutaj z tym tematem ci się nie udało. No i co? No wiecie co? No zwróćcie uwagę na jedno. Ja kontra cała ta machina, no też to nie jest takie łatwe. Co to? Ja wchodzę na salę jak taki król, pstryknę palce i mówię, zróbmy tak jak ja chcę. Wszystko też trzeba uargumentować. Wielokrotnie jeżdżąc na posiedzenia komisji sejmowych czy senackich, ja też nie jestem ekspertem w każdej dziedzinie, bo się nie da być ekspertem. Nie można znać się w 100% na budowie silniku, na mechanizmach finansowych dotyczących finansowania samochodu, poprzez kwestie ubezpieczeniowe i całe BRD, ustawy i tak dalej. Ja wybieram te tematy, które no przede wszystkim są tutaj dla nas ważne i istotne, które wspólnie gdzieś tam na kanale poruszamy i te tematy, w których mam gdzieś szerszą wiedzę. Ale i tak przed każdym z tych posiedzeń komisji sejmowych ja też musiałem się przygotowywać dobrze merytorycznie, siedzenie w ustawach, grzebanie, no żeby też jakieś plamy i gafy nie strzelić. Więc to nie było też proste, ale na pewno wiele się dzięki temu nauczyłem. Kolejna sprawa, też pytacie o to, no dobra, ale czemu walczysz o to czy o tamto, czemu nie możesz walczyć o to, jeszcze o to i o to? Bo jestem sam, tak jak sam tutaj siedzę przy biurku, owszem, z Waszą pomocą, ale musicie pamiętać, że ja też prowadzę firmę, ja też mam swoje życie prywatne i jakbym się miał w 100% zająć tym, co się dzieje w Sejmie, to tak de facto powinienem tam siedzieć 24 godziny na dobę i niczym innym się nie zajmować, łykać codziennie nerwosol, jakieś psychotropy, żeby móc w miarę gdzieś tam funkcjonować w tym świecie. Nie. Od razu mówię. Następne, czy się boję? Wielokrotnie o to mnie pytaliście, że o Waldek, czy ty się boisz? Bo nieraz takie głośne tezy, przecież mogą ci coś zrobić, jakieś CBA wpadnie. No nie mam z tym problemu, bo działalność swoją gospodarczą mam czystą i klarowną. Nie wiem, niczego złego nikomu gdzieś tam nie robię. To, że w Sejmie czy w Senacie podczas różnych posiedzeń czasem się gdzieś komuś na odcisk nadepnie, no bo lobby nie może występować na komisjach sejmowych czy senackich, no ale wielokrotnie występują przedstawiciele różnego rodzaju grup, że to tak określę, które walczą o prawa tych grup, które się jednolicą, te grupy płacą im pieniądze za to, żeby oni walczyli o te prawa, więc no na pewno szczególnie w przypadku walki tutaj czy o akcyzę, czy tą opłatę produktową, no paru osobom tam mocno na odcisk nadepnąłem i pamiętam też był taki przypadek, jak wychodzę z jednej komisji chyba senackiej wtedy i podszedł do mnie, do dziś nie wiem, co to był za poseł z imienia i nazwiska, ale może kiedyś mi się uda to. Podszedł tak z taką trochę, nie wiem, furią. A kto za tobą stoi w ogóle?
Ja tak się uśmiechnąłem, głupkowato minąłem i nie wiem, społeczeństwo? Więc no trochę i poszedłem sobie dalej, gdzieś tam pewnie wmurowało. Czy YouTube pomaga w tym wszystkim? Tak, wydaje mi się, że dosyć mocno, no bo jakby nie patrzeć, no bez tego pewnie trudno byłoby mi gdzieś tam wiele tematów zacząć i też było wiele sytuacji, że oni sami, ja nagrywam odcinek w niedzielę i mówię, że będę się starał w poniedziałek o to, żeby zapisać się na komisję sejmową, że nie odpuszczę i tak dalej i proszę, w poniedziałek dzwonią z komisji sejmowej, dzień dobry, ja dzwonię z sekretariatu tutaj przewodniczącego komisji, chcielibyśmy pana zaprosić na posiedzenie, mailem wyślę zaraz wszystkie informacje i tak dalej, więc na pewno też to sporo dało. Były też tematy właśnie, to tutaj też rola Micha w tym wszystkim, ale też właśnie tutaj jakby wiele też w tym gdzieś pomógł, bo żeśmy przecież wspólnie nawet materiał na ten temat, szczególnie o akcyzie nagrywali. Mówi, idźmy palić opony. Ja mówię, Michu, ostrożnie. I wiele osób też podchwyciło, tak, trzeba iść palić opony, z nimi nie da rady normalnie rozmawiać. To jest taki populizm, bo wiecie co, większość ludzi tak mówi, dobra, idźmy palić opony, a później by tam 14 osób z tym wszystkim stało, bo nie ukrywajmy, w Polsce mamy tak, a nie inaczej, że zaraz 50 osób trafi do aresztu, 30 dostanie wyrok w zawiasach, a do tych tematów to była trochę niewspółmierna sytuacja, to jakby życie ludzkie od tego nie zależało, przede wszystkim ludzie, merytoryka, dopiero później jakieś czyny, więc na spokojnie, będzie nam o wiele łatwiej, a niejednokrotnie właśnie te brutalne czyny, jak ja to nazywam, jak patrzę na efekt, to tak de facto przyniosły efekt odwrotny. Dobra, jak wyglądały moje komisje? No jedna z pierwszych to była komisja dotycząca zmiany pierwszeństwa pieszych. No bo kiedy teraz pieszy ma w Polsce pierwszeństwo? No jak wyraźnie postawi nogę na przejściu dla pieszych. W innych krajach mamy pierwszego oczekującego, czyli jeżeli ktoś już stoi przy przejściu dla pieszych, to ma pierwszeństwo, a w jeszcze innych krajach, szczególnie Europa Zachodnia, mamy pierwszego nawet dochodzącego do przejścia dla pieszych. Ja trochę byłem przeciwny temu pomysłowi, bo jeżeli miałby u nas wejść pieszy dochodzący, to przecież byłby paraliż drogi. Na początku tak trochę skrycie, nie wiedziałem jak się tam zachować na tych komisjach. Oczywiście na takiej komisji są posłowie, posłanki, są przedstawiciele właśnie niezależni, tak jakby nie wiem, nawet i policja jest, no właśnie jakieś stowarzyszenia promujące bezpieczeństwo, czy ja. Są oczywiście cały sztab prawny jest, który patrzy, czy pewnego rodzaju głosowania są zgodne z prawem. Ale to, co obserwuję, no wielokrotnie widzę po posłach, że tak de facto nie mają pojęcia mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi, bo to nie jest tak, że oni są ekspertami od wszystkiego, tylko jak jest podział władzy, to jest rozdział na komisję i tak, dobra, to wyjdźcie do Komisji Infrastruktury, wy tutaj do cyfryzacji, wy gdzieś tam do finansów i tak dalej. No oczywiście każdy, ktoś ma jakieś tam swoje koniki, to może powiedzieć, że do tego chce, no ale też kilkukrotnie posłowie walnęli takie gafy, że można byłoby z tego dobrą książkę napisać. Ja wtedy musiałem się stopniowo rozkręcać. Właśnie chyba największym, dla mnie najważniejszym tematem to była kwestia walki o akcyzę. I udana, jak sami widzicie. Nie wiem, czy w 100% dzięki nam, ale takie zamieszania, jakie udało się wywołać, taka liczba posłów, która się w międzyczasie do mnie zgłosiła, to, że przyjeżdżając na posiedzenie komisji senackiej, przewodniczący od razu do mnie podszedł i się zapytał, w którym momencie gdzieś tam chce głos zabrać, no widać, że zaczęto liczyć się nie ze mną, ze społeczeństwem, jako przedstawicielem społeczeństwa. Tym bardziej ja was namawiałem wtedy, że obserwujcie to posiedzenie na żywo, online, więc oni jeszcze mieli większą presję. Ba, wreszcie wtedy zapchali jeszcze łącze online, bo przestało w tym momencie działać, więc to już w ogóle było pokazanie naszej maksymalnej siły. I wtedy właśnie pytaliście, o co chodziło o tą akcję z ministrem. Jak dobrze pamiętam, to był wiceminister finansów, który wypowiadał się odnośnie wtedy akcyzy, która nawet miała 500 000 wynosić za niektóre używane samochody i on mówi, no tak, ale co wy się tego boicie, tego rejestracji gdzieś tam w Czechach, przecież w Polsce w zeszłym roku, jeżeli chodzi o auta luksusowe, to zarejestrowano 3 Lamborghini. No ja wtedy zaraz pod nim poniosłem głos, no tak, panie ministrze, oczywiście jak najbardziej, w Polsce 2 Lamborghini. Gini zarejestrowano i to dosłownie tak, patrząc się w twarz, to powiedziałem. A po drugie, to mówię, pozostałe 37 w Czechach. To nie, on o Czechach nie mówił, to ja dopiero dodałem. Mówię, pozostałe 37 w Czechach zarejestrowano. Akurat tak byłem dobrze do tego przygotowany, więc szachmat. No i gdzieś tam wtedy się udało. Na przykład było później drugie posiedzenie, gdzie celowo nikogo do głosu nie dopuszczono. Ono trwało, wiecie, to było śmieszne. Jechałem specjalnie do Warszawy, jeszcze bałem się, że nie zdążę w ogóle i tak dalej, a posiedzenie trwało, nie wiem, 11 minut dosłownie, więc no też i takie kwiatki bywają absurdalne.
Co na pewno udało się zrobić też, no to tutaj właśnie odnośnie tej opłaty produktowej, wspólnie właśnie z Maćkiem Szymajdą udało nam się zainteresować wielu polityków, którzy do końca nie mieli wiedzy na temat tego, jaki pomysł jest obecnie w Sejmie, czego ten projekt dotyczy, bo posłowie też no tutaj siedzą w Sejmie, tu siedzą na komisjach, oni też nie są w stanie wszystkiego ogarnąć, dlatego bardzo często posłowie mają instrukcje obsługi w Sejmie, na co mają głosować. 3A, 4B, 5C, no niestety, trochę jak taka gra w statki albo po prostu test jednokrotnego wyboru z odpowiedziami. Więc ja na pewno już tak reasumując, będę pewnie od czasu do czasu jeszcze gdzieś tam się pojawiał. Nie ukrywam, może nie tyle, że Sejm wzbudza we mnie czy tam Senat jakieś negatywne emocje, ale widzę, jak ta korporacja działa. To jest taka naprawdę prawdziwa, mocna w tym wszystkim korporacja. Owszem, tam są też ludzie, którzy naprawdę wiele też mi gdzieś tam czasem pomogli. Nawet tak mentalnie tutaj gdzieś tam żeśmy na kawę się poszli napić, gdzieś tam porozmawialiśmy nawet luźno o motoryzacji, więc to jest miłe i przyjemne. Ale jeżeli się już wchodzi w ten świat polityki, to powiem Wam jedno. Jakiekolwiek by mi pieniądze nie oferowali, nigdy nie zostanę politykiem. To mogę po prostu powiedzieć, bo to nie jest moja bajka. Jak macie w ogóle jakiekolwiek jeszcze inne pytania, bo nie wiem, czy wszystko mi się tutaj udało poruszyć. Chyba w miarę wszystko. No to oczywiście pytajcie. Taki odcinek freakowy, ale wydaje mi się, że może Was to też tak trochę od kuchni zainteresować. A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!